Rok 2018 niestety przyniósł ze sobą śmierć wielu osób. 10 najważniejszych postanowiłem dla Was wybrać i przedstawić. George Bush, amerykański przedsiębiorca naftowy i polityk, 43. wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i 41. prezydent Stanów Zjednoczonych. Dyrektor CIA, ojciec 43. prezydenta USA George'a W. Busha. Jako przywódca USA wspierał przemiany polityczne i gospodarcze w Europie Środkowo-Wschodniej, a po upadku Związku Radzieckiego zainicjował pokojową współpracę z Rosją. W trakcie jego prezydentury Stany Zjednoczone prowadziły interwencję zbrojną w Panamie oraz operacje militarne w ramach Międzynarodowej Koalicji w czasie I wojny w Zatoce Perskiej. Podczas II wojny światowej George Bush był pilotem w lotnictwie marynarki wojennej i służył w walkach na Pacyfiku. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Yale w 1948 roku rozpoczął pracę w przemyśle naftowym w Teksasie. Jako przedsiębiorca stał się w ciągu kilkunastu lat milionerem. Od początku lat 60. XX wieku poświęcał się karierze politycznej, wstępując do Partii Republikańskiej. W latach 1967-1971 był członkiem Izby Reprezentantów Amerykańskiego Kongresu, następnie ambasadorem USA przy ONZ oraz szefem misji łącznikowej w Chinach. Pełnił funkcję dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej w latach 1976-1977. Był wiceprezydentem USA w administracji Ronalda Reagana. W 1989 roku objął urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, który sprawował. Przez jedną kadencję do 1993 roku. Zmarł w Houston 30 listopada 2018 roku w związku z formą choroby Parkinsona. Po jego śmierci prezydent Donald Trump ogłosił 5 grudnia Dniem Żałoby Narodowej. W pogrzebie państwowym w Waszyngtonie uczestniczyło wielu przywódców i polityków ze wszystkich stron świata, w tym Lech Wałęsa i Andrzej Duda. Witold Sobociński w 1951 roku zdał egzaminy maturalne w liceum imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi. W latach 50. występował jako muzyk wraz z zespołem jazzowym Melomanii, w którym grał na różnych instrumentach, m.in. na perkusji i puzonie. W 1955 roku kończył studia na wydziale operatorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi. Karierę rozpoczynał jako operator filmów dokumentalnych i oświatowych w latach 1956-1960. Pracował jako reżyser światła w Ośrodku Telewizji Polskiej w Łodzi. Następnie jako operator filmowy w latach 1960-1966 w wytwórni filmowej Czołówka i od 1966 w przedsiębiorstwie realizacji filmów. Filmów, zespoły filmowe. Od 1963 pracował przy produkcji filmów fabularnych, początkowo jako kamerzysta i asystent operatora, a później jako główny operator. Współpracował m.in. z Andrzejem Wajdą i Romanem Polańskim. Zmarł 19 listopada 2018 roku w Konstancinie Jeziornie. Został pochowany w listopadzie na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Andrzej Mitruk. Zaczął swoją pracę w Polskim Związku Bokserskim w 1975 roku jako trener kadry juniorów. Po dwóch latach objął kadrę pięściarską Legii Warszawa, która pięciokrotnie wywalczyła złoty medal drużynowy Mistrzostw Polski w boksie. W 1980 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie medale zdobyli Kazimierz Szczerba oraz Krzysztof Gosedowski, których szkolił w Legii. Gmitruk pełnił podczas Igrzysk funkcję asystenta Czesława Ptaka, ówczesnego szkoleniowca reprezentacji. Dwukrotnie, bo w latach 1981 oraz 1983 został wybrany trenerem roku przez magazyn Box. Później został trenerem reprezentacji Polski. W 1988 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Seulu jego czterej podopieczni Andrzej Gołota, Henryk Petrich, Jan Dydak i Janusz Zarękiewicz zdobyli brązowe medale. W latach 1988-1998 gmitruk pracował w Norwegii, gdzie był trenerem kadry bokserskiej oraz konsultantem Norweskiego Komitetu Olimpijskiego do spraw sportów letnich. Po roku 1998 był trenerem i promotorem pięściarzy zawodowych, zawodnicy, których prowadził gmitruk, to m.in. Tomasz Adamek, Mateusz Masternak, Maciej Sulecki i Artur Szpilka w latach 2012-2018 komentował z Andrzejem Kostyrą... Walki bokserskie w Polsacie Sport. W wyborach samorządowych 2018 bez powodzenia ubiegał się o mandat radnego Semiku Mazowieckiego z list Prawa i Sprawiedliwości. Zmarł tragicznie w wieku 67 lat 20 listopada 2018 roku w swoim domu w Hipolitowie. Jak poinformowała rodzina, w poniedziałek 19 listopada przypada rocznica śmierci syna Gmitru Kaku. jego Pamięci na tarasie swojego domu trener zapalił świecę, która w nocy wywołała pożar, zapalając stolik znajdujący się na tarasie. Trener obudził się i pobiegł na taras, aby ugasić pożar. Podczas gaszenia ognia poniósł śmierć. Sekcja zwłok wykazała, że bezpośrednią przyczyną zgonu była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. Za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego sportu i osiągnięcia w pracy szkolenia, Pośmiertnie odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Stan Lee, amerykański scenarzysta, producent komiksowy i filmowy, współtwórca postaci Spidermana. Wieloletni prezes i członek zarządu wydawnictwa komiksowego Marvel Comics. W 2008 roku odznaczony został Narodowym Medalem Sztuki. We współpracy z kilkoma artystami współtworzył wiele postaci z komiksowego uniwersum Marvela, m.in. Spidermana, Ironmana, Hulka, Doktora Strange'a, Fantastyczną Czwórkę, Daredevila, Czarną Panterę, Tora, czy X-Mena. Dzięki niemu Marvel Comics z niewielkiego lokalnego wydawcy zmienił się w jednego z największych wydawców komiksowych na świecie. Zmarł w Los Angeles 12 listopada 2018 roku w wieku 95 lat. Cierpiał na kilka chorób, miał problemy z zapaleniem płuc i problemy ze wzrokiem. Przyczyna śmierci jest jednak nieznana. Kora, polska piosenkarka rockowa i autorka tekstu w latach 1976-2008. Wokalistka zespołu Manam. Jest jedynym z symboli rocka oraz wpływów kultury zachodniej w czasach PRL-u. Kora wyznała, że od końca lat 90 odczuwała ból brzucha i była z tego powodu wielokrotnie diagnozowana i leczona. W 2013 roku zdiagnozowano u niej rozsianego raka jajnika z przerzutami do trzewnej. Piosenkarka przeszła kilka operacji kursów chemioterapii. W związku z wysoką cenę leczenia, zwróciła się o pomoc finansową do fanów i sprzedała dom. 12 sierpnia 2016 roku minister zdrowia podpisał decyzję o objęciu leku refundacją. Zmarła 28 lipca 2018 roku o godzinie 5.30 w otoczeniu rodziny i przyjaciół w domu bliżowie. Jej menadżerka kilka miesięcy wcześniej poinformowała media o dobrym stanie piosenkarki i planach koncertowych i powrocie do pracy w studiu. Pogrzeb odbył się 8 sierpnia 2018 roku o godzinie 11 na cmentarzu wojskowym na powązkach. Tomasz Mackiewicz, polski himalaista, laureat Kolosa 2008. Mackiewicz podjął próbę wejścia na Nanga Parbat w styczniu 2018 roku i według niektórych źródeł wieczorem 25 stycznia oboje dotarli na szczyt. Podczas schodzenia pogoda uległa załamaniu. Według relacji Tomasza Mackiewicza nabawił się choroby wysokościowej, ślepoty śnieżnej oraz licznych odmrożeń. Francuska sprowadziła partnera do wysokości około 7200 metrów i 26 stycznia wyruszyła w dalszą drogę powrotną, zostawiając go w szczelinie. 27 stycznia na ratunek wspinaczom wyruszyli członkowie Polskiej Narodowej Wyprawy Zimowej na K2 Adam Bielecki, Denis Urbko. Piotr Tamala i Jarosław Botor, którzy zostali przetransportowani śmigłowcem spotka 2 na Nanga Parbat. Zespół sprowadził himalaistkę na teren dostępny dla śmigłowców ratunkowych, jednak nie zdecydował się na wyruszenie Pomackiewicza ze względu na zbliżające się załamanie pogodowe i nikłe szanse powodzenia akcji ratunkowej. W marcu 2018 roku ojciec Tomasza Witota otrzymał z Pakistanu akt zgonu, w którym jako datę śmierci przyjęto 30 stycznia. 是你啊。Yeah. Wojciech Pokora, polski aktor teatralny i filmowy, pedagog, artysta kabaretowy oraz reżyser teatralny. Przebiegł kariery aktorskiej Wojciech Pokora, często był obsadzany w głównych i znaczących rolach w filmach komediowych reżyserowanych przez Stanisława Bareję, innymi Poszukiwane Poszukiwana, Brunet Wieczorową Porą czy Alternatywy 4. Zmarł 4 lutego 2018 roku w wieku 83 lat na skutek komplikacji po udarze mózgu, którego doznał w grudniu 2017 roku. 10 lutego 2018 2018 roku pomszy świętej żałobnej w kościele świętego brata Alberta i świętego Andrzeja Apostoła w Warszawie spoczął na cmentarzu bohaterów bitwy warszawskiej 1920 roku w minie Aretha Franklin, amerykańska piosenkarka soulowa i bluesowa, była nazywana Królową Soulu i jedną z najpopularniejszych przedstawicielek tego gatunku. W swojej długiej karierze zdobyła aż 18 nagród Grammy. Była pierwszą kobietą, która została przyjęta do Rock and Roll Hall of Fame. Po raz ostatni zaśpiewała w listopadzie 2017 roku w Nowym Jorku na gali Fundacji Eltona Johna wspierającej walkę z AIDS. Zmarła 16 sierpnia 2018 roku w wieku 76 lat, po ciężkiej chorobie w swoim domu w litro. Na rakat szóstki. W dniach 28-29 sierpnia Fani mogli pożegnać artystkę w Muzeum Historii Afroamerykanów Charlesa Wrighta w Detroit, gdzie wystawiono trumnę z ciałem Franklin. Dolores O'Riordan, irlandzka piosenkarka i wokalistka zespołu The Cranberries, w 1995 roku wystąpiła z Luciano Pavarotti podczas charytatywnego koncertu w Modenie, gdzie wykonali wspólnie Ave Maria. W 1990 roku wygrała przesłuchania na miejsce wokalistki zespołu The Cranberries. Zmarła 15 stycznia 2018 roku w Londynie. Przyczyną śmierci było utonięcie z powodu pojenia alkoholowego. Stephen Hawking, brytyjski astrofizyk. Kosmolog, fizyk teoretyczny. W ciągu trwającej ponad 40 lat kariery naukowej zajmował się głównie czarnymi dziurami grawitacją kwantową, wspólnie z Rogerem Penrosem opracował twierdzenie odnoszące się do istnienia osobliwości w ramach ogólnej teorii względności oraz teoretyczny dowód na to, że czarne dziury powinny emitować promieniowanie, znane dziś jako promieniowanie Hawkinga, był profesorem matematyki i fizyki teoretycznej na macierzystej uczelni Uniwersytecie w Cambridge zmarł 14 marca 2018 roku w Cambridge. 31 marca 2018 roku w kościele uniwersyteckim St. Mary the Great w Cambridge odbyły się uroczystości pogrzebowe, natomiast 15 czerwca urna z prochami Hawking'a została złożona w opactwie westministerskim w Londynie obok grobów Isaaca Newtona i Karola Darwina.